chwilę odbędzie się twoja metamorfoza zorganizowana przez Dorotę Wodzińską. Powiedz, czego się spodziewasz? Jak to zawsze u Dorotki, spektakularne efekty, wszystko profesjonalne, bardzo dobre. Naprawdę jest to przezdolna kobieta, która potrafi uczynić cuda na głowie. I całokształt tej wizji na wszystko to jest zawsze spektakularny efekt. Mhm. A czy jest coś, czego nie zrobisz, czego nie dasz sobie zrobić i od razu powiesz nie? Jest taka rzecz, to ustalałyśmy już wcześniej, na pewno nie pozwolę sobie obciąć włosów, tak? Zapuszczałam je bardzo długo, są to moje naturalne włosy. Dorotka oczywiście mi je farbuje, odrost zawsze jest zrobiony, aczkolwiek oprócz podcięcia końcówek nie pozwolę sobie nigdy ściąć na przykład do długości do ramion. Zbyt długo zapuszczałam. No tak, to ja też nie dałabym sobie obciąć. Muszę jeszcze zapytać, czy zdradzisz nam, co się wydarzy za chwilę? Będzie widać efekt końcowy, ale myślę, że lepszym takim będzie właśnie efektem, jak to zobaczymy. Ze mną dwie kobiety, które nawiązały współpracę, żeby dbać o wizerunek pań. Proszę opowiedzieć o tej współpracy. Nazywam się Dorota Wodzińska i mogę się już od razu pochwalić na wstępie. Zostałam ambasadorem i dyrektorem artystycznym włoskiej marki Vitalitis. Czuję się zaszczycona móc reprezentować od dnia dzisiejszego tą markę, ponieważ jest to moja trzecia przygoda z dużą marką fryzjerską. Kiedyś byłam instruktorem firmy Schwarzkopf, później Farouk System, a dzisiaj Vitalitis. Więc do trzech razy sztuka, myślę, że dużo i bardzo owocnie tutaj się ta cała współpraca zapowiada. Jako kreator fryzur stylizuję na co dzień gwiazdy. Marka Vitalitis będzie w tej chwili marką, która będzie razem ze mną pracowała przy cyklu Metamorfoz Gwiazd. Stanie się bardziej gwiazdorska. Czyli trafiliśmy na inaugurację. Pierwszy raz. Od dzisiaj współpraca się rozpoczyna. Proszę powiedzieć, jakie to są kosmetyki? Jak pani ocenia markę? Jestem zachwycona tą marką. Właśnie jestem po pierwszym testowaniu produktów, nigdy nie miałam okazji pracować. Jestem zachwycona zapachami, efektami, całą przepiękną barwą kolorów, palety farb, która ma bardzo duży wybór, a my fryzjerzy jednak niestety widzimy świat na kolorowo i to jest dla nas bardzo ważne. Produkty marki Vitalitis w głównej mierze posiadają substancje roślinne, które w sposób naturalny pielęgnują włos. Mają bardzo dużą uwagę, przykłada się właśnie do ochrony włosa i jego pielęgnacji. Drogie Panie, dzisiaj metamorfoza gwiazdy. Jakie produkty zostaną użyte, jakie to będą kolory? Kolor został wykonany wczoraj, blond o numerze 1001. Dzisiaj Ewa Lubert, bo to jest gwiazda, która będzie występowała dzisiaj w naszym projekcie, będzie miała upinane włosy, więc pokażemy za pomocą fantastycznych lakierów marki i żelów i pianek. Włosy będą przygotowane specjalnie do tych upięć. Upięcia będą trendami fryzjerskimi, także nie mylić ze ślubnymi, bo nie zawsze to, co pokazują fryzjerzy, ludzie komercyjni odbierają dobrze. Nieraz są to śmieszne trendy, nieraz wyszukane, ale zawsze pokazują wspaniałą pracę i charyzmę fryzjera. Ja się w tym świetnie odnajduję, kocham to, co robię i dzisiaj za pomocą tych produktów zamierzam stworzyć arcydzieła. Ze mną jest projektant Piotr Ciepał. Dzień dobry. Witam. Powiedz, dzisiaj przygotowałeś kreację dla gwiazdy, która przejdzie metamorfozę. Jaka jest to kreacja? Na dzisiaj są trzy kreacje i każda z nich jest inna. Także zobaczymy jak będzie Ewa w tym wyglądać, ale myślę, że każda z nich będzie świetnie wyglądać i Ewa będzie miała inny charakter w każdej kreacji. A zdradzisz, jakie to są kreacje, z jakich materiałów wykonane? To znaczy, jeżeli chodzi o materiał, to może nie będę jeżeli będę mówił jakieś tam nazwy, tak? Ale jest to kreacja wieczorowa, stójka, typowo tak jak na czerwony dywan, na ostrały. Kreacja bardziej koktajlowa i kreacja z takim pazurem. Piękny biały granit, zresztą miałaś okazję zobaczyć go na pokazie ostatnim. Powiedz, czy dopasowujesz swoje kreacje do charakteru gwiazdy, do tego jak się zachowuje, do jej wyglądu? Jak było tym razem?
Znaczy nie znam Ewy aż tak bardzo dokładnie, miałem okazję kilka razy z nią porozmawiać, ale starałem się dobrać kreację tak do jej wyglądu, żeby pasowało jedno z drugim i zawsze chciałem tak dopasowywać, żeby jednak było i wygląd, i częściowo charakter. Czy były już jakieś pierwsze przymiarki, czy będziecie jeszcze tworzyć, poprawiać już na Ewie? Nie, przymiarek nie było, natomiast było... Nie mam coś takiego, że spojrzę na kobiety i mniej więcej już jest to takie zwyczajnie zawodowe, że od razu wiem mniej więcej, jaki to jest rozmiar i są specjalnie przygotowane. Myślę, że będą dobre na Ewę. Jaka biżuteria została przygotowana na dzisiejszą metamorfozę? Na dzisiejszą metamorfozę do tych eleganckich sukien pomyślałam sobie, że też omówiliśmy to tutaj z projektantem Piotrem, że fajnie by wyglądała biżuteria skórzana. Biżuteria skórzana w różnych kolorach, oczywiście pasujących do kreacji. I żeby nie było tak za bardzo surowo, bo jednak suknie są bardzo eleganckie, to dołożymy też biżuterię z kryształków, które dodadzą takiej delikatności. Teraz rozmawiamy o tym, co kobiety kochają najbardziej, czyli o diamentach. Proszę. Mężczyźni też. Mężczyźni też kochają diamenty? Inwestorzy i... Ale przede wszystkim mężczyźni, którzy mają piękne kobiety. O, i to jest dobra odpowiedź. Proszę powiedzieć kilka słów o firmie. Mar Diamonds, myślę, że jesteśmy największą firmą tego typu w tej części Europy. Przede wszystkim specjalizujemy się w kamieniach grupy premium, czyli w tych kamieniach najrzadszych, najlepszej jakości, wyjątkowych, tak jak nasi klienci. Produkujemy także biżuterię, ale nie biżuterię maszynową, tylko biżuterię, która jest ręcznie wykonywana, która jest zawsze owiana godzinami ciężkiej pracy i jest coś w tej biżuterii wyjątkowego, co sprawia, że klienci wybierają ją chętniej niż typowe wyroby, których można spotkać tysiące w sklepach sieciowych. Czy to jest taka biżuteria, którą robicie na bezpośrednie zamówienie tej konkretnej osoby i taka niepowtarzalna? No najczęściej biżuterię wykonujemy etapowo, czyli najpierw słuchamy, o czym opowiada nam klient, potem dobieramy odpowiedni kamień, który spełni jego oczekiwania, a potem zakuwamy go w taki sposób, żeby jak najbardziej go cieszył. Jakie dzisiaj paznokcie podczas dzisiejszej metamorfozy będą robione? Zaproponowałyśmy Ewie czerwień z delikatnymi zdobieniami. Oczywiście kształt będzie migdałek, jej ulubiony. Czerwony też jest jej ulubionym kolorem, więc myślę, że obie strony będą zadowolone. Czy czerwień jest modna w tym sezonie? Jakie jeszcze kolory są modne? Czerwień jest modna w każdym sezonie, jest ponadczasowa, pasuje do wszystkiego, jest klasyczna. Co jeszcze w tym sezonie? Na przykład ombre, wszelkiego rodzaju syrenki, chromowane paznokcie, to będzie w tym sezonie rządziło. Jakie paznokcie dzisiaj zostaną wykonane? Zaproponowaliśmy pani Ewie paznokcie czerwone z uwagi na stroje, jakie będzie miała dzisiaj na sobie, piękne. Uważam, że to jest kolor klasyczny i do wszystkiego pasuje. Delikatne zdobienie będziemy robiły w kolorze złotym. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Piękne makijaże, dość odważne kreacje, piękne, odważne diamenty. Ja na co dzień ubieram się na sportowo, można powiedzieć soft, więc taka zmiana bardzo na korzyść, bardzo na plus, co powiedział i zauważył również mój mąż, który powiedział, że chciałby, żebym tak na co dzień wyglądała. Zakładając diamenty na siebie, chyba jak każda kobieta, poczułam się piękniejsza, atrakcyjniejsza. No, z takimi kamieniami to chyba każdej kobiecie do twarzy.
Dorota jest fenomenalną osobą, profesjonalistką w każdym calu, tym co robi, zawodowo, jak również prywatnie jako człowiek, bardzo wartościowa, ciepła i dobra osoba, także przy niej czuję się po prostu jak w domu i cała ekipa tutaj towarzysząca, osoby, które są projektanci, styliści, fryzjerzy, naprawdę osoby kamerujące, dziennikarze, fenomenalnie jest domowo, jest naprawdę tak, jak powinno być w każdej pracy i każdemu życzę takiej ekipy. Tomek, zobaczyłeś swoją żonę po metamorfozie i jak? Nie wiem, czy ktoś nagrał moją minę, ale byłem pod mega wrażeniem. Rzeczywiście widziałem już Ewę w różnych konfiguracjach, ale dzisiaj nie to, że daje radę, no po prostu wygląda pięknie. No. Ewa zawsze po prostu dobrze wygląda, ale prawda jest taka, że dzisiaj no, zrobiła nawet na mnie wrażenie, a przecież widzę ją codziennie. Makijaże zostały wykonane w sposób taki, że dobierała wszystko do stylizacji, do fryzury, aby wszystko komponowało się w jedną całość. W pierwszej stylizacji postawiłam na czerwone usta, lżejsze oko. W kolejnej stylizacji będzie makijaż podkreślający bardziej oko. Postawimy na kolory, które są oczywiście też w trendach w tym sezonie. Postawimy na niebieski kolor. W ostatniej stylizacji zainspiruję się makijażem retro, ponieważ fryzura tutaj będzie też w tym stylu, delikatna fala, więc tutaj też będą mocniejsze usta i mocniejsze oko. A jak się współpracowało z Ewą Lubert? Super, idealna uroda do każdej z tych odsłon, świetna, miła, bardzo sympatyczna, życzliwa osoba. No i jak się współpracuje z Dorotą Wodzińską? Też bardzo fajnie, z Dorotką już nie pierwszy raz pracuję, wie czego chce, można się ze wszystkim dogadać, więc tutaj jak najbardziej miła atmosfera, super.